Burmistrzem Sejny został Dorian Grzegorz Krause. To 39-latek, który nie ma doświadczeń samorządowych. W zarządzaniu miastem będzie mu pomagać lub przeszkadzać nowo wyłoniona rada. Jej skład na dziś nie pozwala ocenić, na ile będzie to gremium współpracujące z nowym burmistrzem. Krause wprowadził do rady zaledwie 4 rajców. W 15-osobowym gremium nie jest to dużo. Szczególnie, że tylu radnych ma również ugrupowanie, którego liderem był kontrkandydat wybranego włodarza Arkadiusz Nowalski. On sam w radzie się nie pojawi. W radzie zasiądą również 2 osoby z KWW Razem dla Sejn oraz największa grupa, 5-osobowa, z Komitetu Bezpartyjny Silny Samorząd. Walka o fotel burmistrza toczyła się tutaj do ostatniej chwili. Ostatecznie Krause pokonał Arkadiusza Nowalskiego zaledwie 37 głosami, które dały przewagę 1,86%.